Witam serdecznie, Gronix Games. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Network Speed Carbon. No i dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę ogólnie na wyścigach. Będziemy też próbowali przejąć właśnie pierwszą strefę, którą mamy. No i zmierzyć się z pierwszym bossem, o ile nam się uda, bo to wszystko zależy, jak to będzie szło. No więc co, lecimy. Słuchajcie, szkoda czasu na gadanie. Więc lecimy. Słuchajcie, mamy kilka trybów, tak jak mówiłem. Widzę, że mamy tryb driftu, więc to sobie też możemy teraz zrobić. No i przy okazji może nam się coś fajnego jeszcze odblokuje, nie? Ajajaj. Nie wiem, czy nam się tu nitro by nie przydało. Jeżeli chodzi o ten właśnie drift, bo widzę, że słabo dosyć idzie. No słuchajcie, jak się nie uda, to się uda za kolejnym razem, nie? Chyba z tym nitrem to będzie trzeba chyba zrobić, bo widzę, że tutaj to auto to tak średnio się rozpędza, jeżeli chodzi o... No dobra, nie udało się. Widzicie, że bez tego to jest ciężko. Bez tego nitra, więc dobra. Słuchajcie, przejdziemy sobie na jakiś wyścig. Tu widzę, że ktoś przyjmuje teren też. Dobra. Plan jest taki ogólnie. Weźmiemy sobie jako pierwszy wyścig może jakiś sprint, bo to będzie chyba najlepsza opcja. Tutaj mamy co? Tu mamy zrobione. Tu nam zostaje próba prędkości. Jeszcze punkt kontrolny. Dobra, no to weźmiemy sobie ten sprint. Zobaczymy, co z tym sprintem. Mam nadzieję, że będzie łatwiej, że nie będzie lipy, nie?
Chyba się uda. No i Bailando. Jest zrobione. Fajnie. Jest porobiony, dostaliśmy 7000, odblokowało nam jeszcze jakieś dachowe wloty powietrza, więc spoko. Będzie na pewno można sobie te osiągi cały czas zwiększać, jeżeli coś tam się nam jeszcze odblokuje. No i co? No i idzie to, nie? Jakoś powoli. Dobra, tutaj to nas nie interesuje, niech tam sobie przyjmują co chcą. Nas interesuje kolejny wyścig. Weźmiemy sobie, tu mamy drift, więc ja ten drift sobie zostawię. Tutaj mamy na torze gdzieś wyścig. Tutaj mamy punkt kontrolny. Też nie jest głupi pomysł, ale ja bym to wolał z tymi punktami kontrolnymi zrobić sobie, jak trochę ulepszymy auto. Dobra, tu mamy drift, tu mamy sprint. Dobra, lecimy. Wiecie, to był... Chcę, żeby, raczej chcę jak najszybciej pokończyć te strefy. Zawsze tam jedną strefę na jeden odcinek porobić, ale mówię, jeżeli się nie uda, to zawsze będziemy starać się w kolejnym odcinku to zrobić. Bo nigdy nie przewidzimy, co się nam tutaj wysypie. Nie? Nitra też trochę lipa, nie? Ale jakoś dajemy radę, słuchajcie. 22% przejechanego, więc nie jest źle, nie? Neville jest za nami, więc też spoko, bo w razie W, jakby nas atakowali, to zawsze możemy go wysłać do przodu, nie? I on wygra wyścig, ale będziemy mieli jako właśnie drużynowe zapisane, nie? Ktoś tam właśnie pisał pod ostatnim filmem, właśnie jak wrzuciłem, żeby nie hamować ręcznym, tylko hamować tym tylnym, zwykłym, tak? Znaczy ja już jestem tak nauczony, ja zawsze jak gram w Network Speeda, zawsze na ręcznym, nie? Wchodzę w zakręty, więc... Jeżeli o to chodzi, to niestety tego nie da się wytępić.
No i bajunia zrobiona. Nie ma lipy. No i kolejne 5200 zarobiście. Nie wiem, co się nam odblokowało. Zaraz wejdziemy sobie w osiągi jeszcze zobaczyć, czy coś nowego nam się odblokowało. No i oczywiście w tuning, nie? Towarzystwo przyjechało. I don't know what's more pathetic. Your crew or your car. Aha. To było bardzo mądre. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Lecimy sobie na Havirę. Przenosimy się do kryjówki, no i w kryjówce sobie poryjemy trochę. A dokładnie w tuningu wizualnym też chciałbym trochę podziałać. Nie wiem, czy coś tutaj nowego jest. Ale widzę, że tak średnio. Dobra, to się nam kiedy odblokuje? Dobra, to na razie zostawimy, słuchajcie, a zobaczymy jeszcze. Wejdziemy sobie w osiągi. Coś nowego mamy. Pakiet uliczny. Dobra, tu mamy jaki? Tu mamy pakiet uliczny odblokowany. Więc go sobie zamontujemy. W sumie czekajcie, zrobimy tak. Dwójka. Najlepsze. Koszyk. Zawieszenie. Dobra, ale nie mamy nitra. Chujowo trochę. Chujówka, ale jeszcze wejdziemy, słuchajcie, jeszcze raz wejdziemy sobie w osiągi. Nitro mamy seryjne. Dobra, tu mamy wszystko. A, hamulce nam się... A nie, mamy założone, dobra. Wszystko mamy założone. Więc spoko. No tutaj z wizualnym dużo nie podziałamy, bo nie mamy odblokowanych ani... jednych ani drugich rzeczy. Dobra, co my tu dalej mamy? Wyścig na torze. Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że się w końcu to nitro odblokuje, bo fajnie by było przygotować sobie to nitro już pod drift, nie? Dobrze, jest z nami Neville, więc on nam też trochę pomoże, jakby nie patrzeć. W razie W. Dobra, lecimy w takim razie. Mamy dwa okrążenia do zrobienia, więc spoko, na pewno się da ogarnąć. Już auto nam się wrąbało jeszcze. Neville'a puścimy do przodu, niech leci. O ile się ruszy. Zacznijmy jeszcze od tego, czy on w ogóle poleci przed nami. Dobra, poleciał. Zajebiście.
ciecieć. No i się udało. Odblokowano spoilery. Pakiet pierwszy. Otrzymano karty nagrody. Wyrabianie sobie marki. Też spoko. Dobra, tutaj oczywiście nam wyświetla. Darius asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure, what, like a soda or something? How about some options? Okay. Looks like you cleaned the place up a bit. You've been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. May I introduce Sal Mostella? Hi. Nikki said that you might be looking for a new wingman. You don't know me, but well, I know you. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, I'll be out of here. See, things ain't been the same since you've gone. You know, there's a lot of posers. No respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I practically built all the kits you see around this place, so. Okie dokie, so I got soda and water. Where'd she go? I'll even put up with this guy. Nawet jestem w stanie wytrzymać z tym kolesiem. Spoko. Dobra, udało ci się odblokować nowego członka zespołu, możesz go nająć na stronie mój zespół, ok. Spoko. Dobra, zatrudnimy sobie gościa. Co on ma? Zwycięstwo w wyścigach oznacza mniejsze zainteresowanie ze strony policji. A patrzcie, też ma Mazdę. Też ma Mazdę RX-8. Udostępnia auto sklipt, karoserię, maski i dachowy wlot. O, dobra, to mi się podoba, gościu, to mi się podoba. Dobra, to zrobione. To teraz słuchajcie, co jest z tuningiem. Się pobawimy trochę z wizualką. Więc teraz tak, musimy wejść na mapę. Musimy prze... A dobra, my jesteśmy tutaj pod tym, pod kryjówką, więc spoko. Teraz wam pokażę, o co chodzi z tym tuningiem na tych na tym autosklip sklupt czy sklip, nie wiem jak to tam się wymawia, o ile to będzie działać. Zobaczymy co my tu mamy. Felgi nas nie interesują, przedni zderzak staga mamy. O, dobra, teraz, o, widzicie, teraz mogę to sobie robić tak jak chcę. Czyli po prostu sobie ustawiam daną część. Na przykład widzicie, o, zderzak sobie przedni wysuwam fajnie do końca. Tu sobie go obniżam jeszcze. Zapisujemy. Kolejna rzecz, tylny zderzak. Ta sama zasada.
Tu sobie poszerzamy. No zależy jaka część jeszcze jest, nie? Tu możemy trochę wysunąć. Tu możemy jeszcze obniżyć. Bajunia. To jest takie, wiecie, auto na chwilę, tak, żeby zrobić. Żeby wam to pokazać, jak to w ogóle nie będzie wyglądać. Tutaj mamy tylny zderzak. Dobra, progi. Progi też mamy. Progi też sobie możemy modyfikować tak, jak nam pasuje. O, widzicie? Na przykład coś takiego. Maska. Z maską też jest fajna zabawa, bo można fajnie sobie porobić maskę. Na przykład, opatrzcie, tutaj sobie wycięcie zrobimy takie. Tu sobie jebniemy coś takiego, bardziej wysuniętego. Tutaj też na 75 sobie damy. I tutaj na przykład, o, wycięcie sobie damy większe albo mniejsze. O, coś takiego. Maska, dachowe wloty. To też jest fajna zabawa. Bo tutaj by było trzeba cofnąć i na tych dachowych wlotach sobie wybrać, które nas interesują, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeszcze tutaj zobaczymy dalej, czy coś lepszego nam się nie odblokowało. Nie. Więc dobra, zostaniemy przy tym tutaj. I to możemy sobie poszerzać. To możemy sobie poszerzać tutaj. Możemy sobie dawać wyżej. Tutaj wyciągać to do tyłu. I tutaj sobie ustawiać na lewo, prawo i tak dalej. Też fajna zabawa. Dobra, dachowe wloty. Spoilery. Nie wiem, czy ze spoilerów coś fajnego mamy. Szczerze mówiąc, chyba nie bardzo. Tym bardziej, że jak dajemy ten auto split i sobie poszerzamy auto, to wtedy też i spoiler trochę mniejszy się wydaje, nie? Dobra, spoiler zostawiamy taki jak był, już tam mniejsze o to. Końcówki wydechu, nie wiem czy coś nowego. Chyba nie ma nic nowego tutaj, szczerze mówiąc. Więc dobra, zostawiamy to. No i co, koszyk. Zapisujemy sobie wszystko ładnie, pięknie i baja. Tak się prezentuje nasze auto w tym momencie. Dobra, nic, lecimy, słuchajcie, ostatni. Znaczy ostatni, kolejny wyścig. Nie wiem ile mamy czasu ogólnie. To się później sprawdzi. Najważniejsze, żeby chociaż dzisiaj porobić tutaj to. To też będzie fajnie. A resztę sobie porobimy po prostu na następnych, nie? Dobra, co my tu mamy? Punkt kontrolny. Tu mamy drift. To sobie odpuścimy. Tu mamy drift, tu mamy tor. Tu mamy sprint. I tu też mamy sprint. I tu mamy drift, więc dużego wyboru w sumie nie mamy teraz. Dobra, polecimy te sprinty sobie, bo może akurat nam się uda to nitro odblokować. I to by była fajna sprawa, nie? Mówię, brakuje mi tu nitra, bo jakbyśmy mieli nitro, to byśmy od razu naprzód wyszli, nie? No to nic, dogonimy. Dogonimy. Bierzemy go. Ojej, oj. Jest najgorsze, jak nam się auto wpierdzieli pod koło. Tego nigdy nie lubiłem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się auto wrąbie, nie? Zobacz, jak jeszcze nie widzimy tak, jak jedziemy, to z zakrętu nie widać. Mm.
70% mamy już zrobione. Nic nie jest źle. Dobra, on jest tam pierwszy, więc spoko. Trochę chujowość skręca tutaj to auto, jeżeli chodzi o skrętność, to jest dramat, nie? Gdzie się chłosz, puścił. Słuchajcie, żeby auto jeździło zajebiście, to jeszcze tyle trzeba w nie włożyć wszystkiego, że to jest masakra, nie? Dopiero jak będzie auto śmigać, będziemy widzieć na końcowym wyścigu z bossem. Nie? Tak mi się wydaje. Dobra, mamy to zrobione, zajebiście. Dobra, odblokowano turbo, poziom pierwszy, pakiet uliczny, okej. Też zajebiście. Dobra, co my tu mamy dalej? Z tych do zrobienia. Tu mamy drift, to sobie zostawimy. Tutaj mamy tor okrążenia 2. Tu mamy sprint też. Tutaj co mamy? Punkt kontrolny. No dobra, spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy ten punkt kontrolny, żebyśmy już mieli częściowo poprzejmowane te strefy. Chodzi mi o te małe takie dzielnice, czy jak to tam się nazywa. Więc spróbujemy, może Anusz się uda. Wydaje mi się, że na pierwszych wyścigach nie będzie jakichś tam skomplikowanych takich tych rzeczy, bo to by było za chore, nie? Jak wiecie, byśmy mieli, przypuśćmy, mało sekund, a auto byśmy mieli, kurde, niezdatne do takiej trasy, nie? Nic, spróbujemy, słuchajcie, jak się uda, to się uda. Nie ma co się... Kuźwa mać, to musiał jeszcze stanąć na środku, no. Sakra, te wozy, słuchajcie, tych NPC-tów, to naprawdę to jest dramat, nie? Się jeździ po prostu i się pchają centralnie, to... Chociaż bardziej to jest takie realistyczne, nie? Ale za dużo zamieszania robią w ogóle. Będzie trzeci punkt. Idzie, patrzcie, jest. Przejdziemy tego.
No, dobra. Więc tak, nie udało nam się. Niestety musiałem zrobić cięcie, bo niestety coś tam mi się powłączało, więc nie chciałem tutaj właśnie się bawić w czasie nagrywania tego odcinka. No i co? Ja myślę, słuchajcie, że zrobimy sobie jakiś sprint, bo w sumie te sprinty nam najlepiej wychodzą na chwilę obecną, a nie ma sensu się pchać ogólnie tutaj. Na te punkty kontrolne, znaczy na te punkty kontrolne, bo jest trochę lipa, nie? Tutaj mamy. O, patrzcie. Nitro i opony, poziom pierwszy. Tu mamy do odblokowania, więc spróbujemy chociaż to odblokować. To jest bodajże tam z tą szybkością, nie? Przepraszam, ten pomiar prędkości. Więc spróbujemy. Może się Anusz uda w końcu to nitro ogarnąć, nie? To byśmy od razu te właśnie drifty walnęli. O, się pchają, o Jezu. Ten tam z przodu to chyba musiał ładnie popić. Czasami Neville też się wpierdziela bez sensu pod koła, nie? No to jest akurat norma tutaj. Dobra, my lecimy prosto w takim razie. Widzicie? Znowu. Chłopie, pędź tam do przodu. Przodu tam ciśnij. Dużo się pchają, nie? Jeszcze tutaj dzwoni teraz. Także jeszcze raz to zrobimy, bo widzę, że ciężko będzie. Bardziej, że wiecie, pchali się, nie? Na samym początku. Jedź się, ciśnij, ciśnij za nim. To już mamy Liptona trochę. No niestety, ale przerąbiemy to. Jedź. Jeszcze raz będzie trzeba to zrobić. Niestety jeszcze raz, bo gdyby się, przypuszczam, że gdyby się nie pchali, to by było inaczej trochę, nie? No ale spróbować można jeszcze raz, słuchajcie. Oni się pchają jeden na drugiego, nie? Nie wiem, jaki to ma sens. Teraz ruszył do przodu, to by było spoko, nie? Oj, coś czuję, że będziemy musieli jeszcze auto porobić to konkretnie. Albo zamontować coś jeszcze, bo widzę, że ta. Że tutaj to będzie trochę lipa. Bo ten, co jedzie z przodu, on kuźwa tak pędzi, że to jest masakra, nie? Coś tam się nam chyba odblokowało bodajże, więc zaraz sobie to zamontujemy i spróbujemy jeszcze raz.
tak mam przegrane to już, nie? Ale już dojadę do końca, żeby nie robić czegoś takiego, że będę wychodził specjalnie i ten, bo... Nie ma to sensu, dobra. Zrobimy tak, zrobimy kontynuuj. Przejdziemy sobie do kryjówki. Przejdziemy sobie do kryjówki. Przejdź do kryjówki, tu jest. I teraz tak, gdzie to było? Tuning. Osiągi. O, widzicie? Tu już nam dodało coś znowu. Skrzynia biegów, zawieszenie. Dobra. Baja. I teraz spróbujemy. Teraz spróbujemy to zrobić. Tu jest drift. Tutaj mamy drift. Punkt kontrolny. Próba prędkości. No dobra. To jest chyba to z tym nitro, co się odblokuje. Więc zobaczymy. No i pięknie, patrzcie to. Możemy to wygrać. Skrętność też trochę do dupy, nie? Dobra, ostatni zakręt i mamy to. Dobra. Ciśniemy. Jak nitro nam się teraz odblokuje, będzie zajebioza, nie? Będziemy mogli w końcu zrobić ten drift, nie? 5000, odblokowano nitro i opony. Okej, spoko, zajebiście. Dobra, to sobie pomijamy. Teraz tak, lecimy z powrotem, słuchajcie, lecimy do kryjówki. Zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig. Ogólnie... Czekajcie, bo coś mi do oka wleciało. Zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig z driftu. Jak zrobimy z driftu, no to wtedy 4000 opony, hamulce, a nitro jest, dobra, okej. Jak zrobimy sobie z driftu, to będziemy kończyć i myślę, że chyba na kolejnym odcinku sobie skończymy już całkowicie tutaj sprawy związane z tym bossem i z tymi końcowymi wyścigami tutaj na tej mapie, na tej dzielnicy ogólnie. No a teraz, słuchajcie, trochę bokiem polatamy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie.
ale zrobili to. 53, dobra. Nieźle, słuchajcie. Pięknie. Pięknie po prostu. Dobra, otrzymano karty nagrody. Drifter, nowicjusz driftów, koła, pakiet pierwszy, ok. Więc spoko. Dobra, to sobie pominiemy. Więc co, słuchajcie, oto takim może akcentem driftu będziemy kończyć. Myślę, że na następnym odcinku na pewno sobie już chyba skończymy, znaczy jestem pewien, że na pewno skończymy sobie tą dzielnicę i zmierzymy się z bossem. Ogólnie też tutaj dziękuję wszystkim osobom, które komentują, bo szczerze mówiąc fajnie się czyta komentarze, jeżeli ktoś ogląda, fajnie, że zostawiacie coś po sobie. Fajnie też by było, jakbyście wpadli do nas po prostu na live'y, na TikToku, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. No i co? Myślę, że się Wam odcinek podobał. Wiecie, początki zawsze są trudne, nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest tak, że wszystko od razu dostajemy na tacy i sobie działamy, więc powoli, powoli będziemy to auto ulepszać, będziemy kupować nowe wozy. Na pewno zrobimy głosowanie, jak uzbieramy kasę, jakie auto kupujemy, bo trochę tych samochodów będzie. Oczywiście co do kolorów pojazdów, tutaj to, że auto jest zielone, to aktualnie jest to tak tylko przejściowo, więc jeszcze będziemy zmieniać to auto, będziemy kolory zmieniać, naklejki i tak dalej, więc co, ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście te osoby, które pierwszy raz są na kanale, to warto, żeby sobie zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie mieli też możliwość taką, żeby mieć dostęp do wszystkich właśnie odcinków i no i oczywiście do live'ów, bo prawdopodobnie jeżeli wszystko się unormuje na YouTubie, będziemy wracać z live'ami. Na chwilę obecną jest to po prostu zablokowane z tego względu, że no są te problemy i to już nie jest zależne od nas, tylko po prostu coś tam się dzieje, są jakieś ścinki i tak dalej na live'ach. Ostatnio też próbowałem, też był jakiś błąd, więc na chwilę obecną robimy na TikToku, zobaczymy, jeżeli się wszystko unormuje na YouTubie, to na pewno na YouTube'a wrócimy. Więc dobra, słuchajcie, ja się będę z Wami żegnał, dziękuję serdecznie, do usłyszenia i zapraszam Was na kolejne odcinki, na kolejne live'y i zachęcam Was też do pisania komentarzy, bo naprawdę fajnie się to czyta, jeżeli ktoś wchodzi obejrzeć i nawet skomentuje, wiecie. Też fajnie, że dajecie jakieś rady, bo rzadko się zdarza, że ktokolwiek pod jakimkolwiek filmem by cokolwiek napisał. Przeważnie to jest napisane, że a to już było i tak dalej, więc fajnie, że tutaj dajecie jakieś tam wskazówki. Oczywiście jakbym coś źle robił, zawsze można mi też napisać, będę starał się to ogólnie naprawić. Więc tyle ode mnie, kłaniam się jeszcze raz,
i do zobaczenia.